Przed użyciem należy przeczytać uważnie wszystkie informacje oraz przechowywać instrukcje użytkownika w bezpiecznym miejscu. W lodówce! Bezpiecznie. Cholera, trzeba by najpierw przeczytać. Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas nowy test, nie zgadniecie, u okna. Pod ostatnimi ściągaczkami do szyb, mikrofibrami, które testowaliśmy, najczęściej pojawiała się ściągaczka z Viledy. Żeby ją przetestować, żeby ją zobaczyć, czy to daje radę, jak się sprawdza i czy warto to kupić. Więc no nic innego nam nie zostało, jak tylko przetestować Windomatic. Cóż za nazwa. I takie trzy Windomatiki trafią też do was, więc info na końcu odcinka. Trzy osoby otrzymają taki właśnie zestaw od nas. Nie wiem, czy to się będzie sprawdzać, czy nie, ale mamy trzy. To i tak je dostaniecie. Tutaj nam pisze, co mamy w środku, cały set, mamy tą ściągaczkę akumulatorową, mamy taki dynk ze spryskiwaczem, więc super, dodatkową ściereczkę i jakąś mikrofibrę w motylki. Więc od razu robi się tak bardziej piór. Dobra, mamy tutaj kabel. Ojoj, jakie to gąbczaste. W każdym razie mamy takie coś. Szmateczka, która jeżeli zostaną wam jakiekolwiek smugi, gdzieś tam zaciek, coś tam w rogu, przeschnie wam za szybko i tak dalej, to wystarczy tym przetrzeć i po smudze. To nie było potrzebne? O, jaka buteleczka. Zmyślne. Druga część zestawu. Ojej, ojej. Widzicie? Da się łatwo złapać. Całe nasze wiaderko z wodą, o tak powiem. Tutaj mamy nasze wiaderko z wodą. Cała taka buteleczka, o zostało mi tyle wody z całej buteleczki i to mi zeszło na jedno okno balkonowe. Warto, żeby było mokre, będzie nam po prostu łatwiej. Zobaczmy cały nasz sprzęcior, który jest, wiecie, najważniejszy ever. Bardzo fajnie tak wiledowsko to wygląda. W ogóle szacun za to, że oni wszystko mają takie same. Niebieski i czerwony, niebieski i czerwony. Jak widzisz na półce niebieski i czerwony, patrzysz Vileda. No nie, nieważne, czy to jest jogurt, czy to jest kaszanka. Niebieski, czerwony, Vileda. Vileda wypuściła kaszanki. No co ty? Jakbyście mieli nierówne okna, to nie ma problemu. Resor jak się patrzy, a nie, to jest fajne, bo jak zjeżdżasz w dół i musisz wykrzywiać rękę, to to trochę mniej będziesz musiał wykrzywiać rękę. Tutaj mamy zbiornik, tutaj jest max, radzimy nie przekraczać tego maxa, gdy możemy spalić silniczek. Wyciągamy ten zbiorniczek w turbo prosty sposób. Całość dzieli nam się tutaj na trzy części, więc każdą można bardzo wygodnie umyć, poskładać. To po prostu gadżet idiotoodporny. Co jest turbo plusem? To jeżeli powiecie, że a kolejny hoho, wielki sprzęt będzie mi stał, bo jakby nie było, jest to dość spore, to możemy sobie górę zdjąć, wiecie? I sprzęt schować, przechowywać w takiej... w takiej pozycji. Dodatkowo znowu możemy tutaj sobie wszystko wypłukać i umyć. Chwileczkę. ja się zagłębię w instrukcję, przyjdę do was tak na koniec października. Przed użyciem należy przeczytać uważnie wszystkie informacje oraz przechowywać instrukcje użytkownika w bezpiecznym miejscu. W lodówce! Bezpiecznie. Cholera, trzeba by najpierw przeczytać. Thank you.
niż instrukcji. Ja już wiem, po co to było dodawane. Żeby ci nie kapło na ryj. Jakoś to będzie. Idę nalać wody. Masz całą instrukcję w głowie, co? Wszystko mam w głowie. Tu też się rusza. Głupim pomysłem jest myć w pełnym słońcu, jak wszyscy o tym wiemy, ale to jest najlepszy test. O! Ja normalnie nic nie widzę, nie mogę patrzeć w to. Dlatego jedziesz po ścianie? Jej. Jest pełne słońce. Na środku nie przecierasz tego? A. Patrz. To jest po co? Czekaj! Masz tą smugę? To jest suche. Tutaj złapać. Nic nie mamy. Wow. Pięknie zeszło. Zajebiste to jest. Te wszystkie jakieś tam pozostałości, co od razu tym przepykasz i jest gotowe. No to za głupi kwiatek. Jaki ładny kadr, nie? Instagramowy. Okej, ale żeby to nie był taki zwykły test, to poddamy cięższej próbie ten nasz sprzęt i wykorzystamy do tego jakiś tłuszcz, masło, margarynę, ketchup i jakiś krem czekoladowy. Damy to tutaj. I spróbujemy to umyć, zobaczymy, czy zostaną smugi, czy nie. Jaka równa linia! Magryn. Krem czekoladowy, żeby nie było. Dalej, dalej. Dobra, chwila prawdy. Jak w reklamie. Chcesz ściągnąć tą brudną wodę tym? No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zostają tylko takie smugi, jak się przejedzie jedno, no nie na tą szerokość, i potem jedziesz drugie, to tutaj zostaje taka jedna smuga, zawsze. To jest taki mankament, znaczy tym to schodzi bez problemu, ale zawsze zostaje ta jedna smuga. Daję radę, bez najmniejszego problemu, jestem zszokowana, bo działa cichutko. Cieszę się, że go przetestowałam i cieszę się, że mam też takie trzy sprzęty dla Was. Co trzeba zrobić, żeby takie sprzęty dostać? Oczywiście subskrybujcie kanał, napiszcie pod tym filmem komentarz, dlaczego ten sprzęt ma trafić do Was, ale zależy nam na takim, wiecie, zabawnym podejściu do tematu, żebyśmy się wszyscy uśmiali, czytając te komentarze. I później Wileda wybierze sobie osoby, do których automatycznie prześlę właśnie te sprzęty. Na sam koniec powiem tylko tyle, że pokazuję Wam, jak to wygląda na zwykłym oknie. Wiecie, nie w pełnym słońcu. I teraz porównując sprzęty dotychczasowe, które miałam, też takie ściągaczki, a to... No to jest lepsze. Tutaj przetestowane na lustrze.
każdym razem daje sobie świetnie radę. Także naprawdę dobry sprzęt. No tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli ktoś ma, używa, a wiele osób mi pisało, wiele osób pytało, jak to właściwie się sprawdza, także myślę, że ten test odpowiedział sam za siebie. Ja się z Wami żegnam, no i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i subskrypcji. Pa!